Ok, przygotowałem jeszcze inne tutaj sample, żebyśmy mogli sobie troszeczkę więcej gdzieś tam możliwości live'a poodkrywać. I mam taki sample, jakieś trzy wokalne, widzę. Dobra, to sobie może zostawimy. No dobra, pobawmy się tym samplem. Więc pierwsze, co możemy zrobić, to przestroić ten sample. Zobaczcie, tutaj mamy audio, tu pitch i możemy poszukać takiej wysokości, która nam siądzie z resztą, więc trochę możemy to robić na słuch, trochę też możemy sobie posłużyć się narzędziami. Na razie spróbujmy na słuch. Za nisko. Dobra, wydaje mi się, że ta wysokość była ok. No i tutaj na takich wokalach też fajnie się sprawdza ten trik, który Wam wcześniej pokazałem, czyli weźmiemy warpings, beats, preserve, szesnastki, ciach. I teraz się zrobi takie staccato, taki gate, zobaczcie. Fajnie, ja sobie teraz to wyciągnę na nowy, zrobimy, niech ten wokal nam zostanie. Czyli będziemy mieli wok i to będzie nasz taki, powiedziałbym, ala lidowy dźwięk. I dobra, i teraz tak, na niego wrzucimy efekt, który się nazywa shifter. Czyli mamy tutaj audio efekt i teraz to było pitch and modulation, shifter. I shifter powoduje to, że możemy zmieniać wysokość tego sampla. I ja ustawię teraz modulację ring i teraz mogę poszukać wysokości. No i zobaczcie, teraz się dzieją dziwne rzeczy, bo też mamy nasz bit, nasz ten efekt na 100%. Mogę dać troszeczkę mniej. Dobra, zostawmy z tym ringiem, dajmy temu 20%, czyli chcę zrobić taką dodatkową jakby głębię, że ten wokal teraz jak będzie odtwarzany przez całość, on będzie się cały czas delikatnie zmieniał. No i tu wchodzimy w to drugie zagadnienie, o którym mówiłem, kiedy mówiłem Wam o tym, co sprawia, że muzyka elektroniczna jest ciekawa, mimo tej swojej powtarzalności. Czyli na początku mówiłem o wariacjach, a teraz to, co robimy, to robimy modulację, czyli my chcemy modulować, zmieniać brzmienie w jego... w czasie. No i tu możemy sobie zaprogramować ten efekt, żeby on nam w czasie generował te zmiany. Zobaczcie, jak teraz zostawię ten dźwięk, zrobię solo. To mamy tak naprawdę statyczny efekt, ale teraz jak dodam tutaj to wbudowane LFO, czyli taki oscylator, który będzie nam bardzo powoli albo szybko zmieniał parametr tego tutaj course, to będziemy słyszeć, jak się będzie w locie nam zmieniać ta częstotliwość. Więc dodajmy amount. O, zobaczcie, teraz według tej krzywej będzie się zmieniał ten dźwięk. O, i przesadzę, żebyście to słyszeli dobrze. Mogę to trochę zwolnić. Mogę to przyspieszyć. Jest za mocno, więc dam tego mniej. Czyli dry wet to jest taki... Jak zobaczycie gdzieś dry wet w efektach, to zawsze dry wet decyduje o tym, ile jest tego sygnału nieprzetworzonego do tego sygnału przetworzonego. Za szybkie to jest na moje ucho. Trochę niżej jeszcze. I odpalmy resztę. No i fajnie. Zostawmy sobie to. To nam się przyda. Tą ścieżkę na razie wyrzucimy. Dobra, mamy tu jeszcze jedno nagranie wokalne. Aha, mieliśmy jeszcze te bity. Sprawdźmy, jak ten bit nam się. Dobra. Nie jest źle, ale ja bym chciał tylko mieć tą jedną część.
czyli tą pierwszą część tego nagrania. W tej drugiej już bym nie chciał, żeby mi to grało, bo tak mam wrażenie, że tego jest za dużo. Więc teraz dodam, zobaczcie, automatyzację wewnątrz tego sampla. Mogę określić, że tutaj mamy envelopes, nie mixer, tylko klip, czyli w tym klipie chcę gain, głośność, żeby pierwsza część mi grała na 100%, a druga część, żeby była cicha. Czyli muszę właśnie klip, gain i ściszyć tą drugą część. Teraz mi tylko to gra i to nie gra. No i teraz mógłbym też kreatywnie do tego podejść, na przykład sobie o ustawić, żeby potem pokazał się jakiś na przykład kawałek tylko tej drugiej części. Może trochę bardziej. Tutaj pewnie będzie pytanie, jak zrobić, żeby narysować inny kształt, czyli zobaczcie, jak robicie to tak docelowo, znaczy tak domyślnie, to on jest taki właśnie linia prosta, a jak dany kształt naciśniemy Alt czy Option, to możemy go tak właśnie zaokrąglać. Więc ja sobie tutaj to tak zaokrągliłem i teraz nacisnę tu od razu, żeby zobaczyć, jak ta druga, posłuchać, jak ta druga część. O, i fajnie on tak jakby oddychał jeszcze, czyli daje nam znowu taką wariację trochę. I mam też wrażenie teraz, że ten klip jest trochę nierówno, w sensie ten pierwszy klik, więc wrócę tutaj do audio. Teraz zobaczcie, mogę ten transient ustawić na tym miejscu, które ja chcę, czyli tutaj weźmy na 16 i go trochę dociągnąć, ale żeby to najpierw zrobić tego, żeby przesunąć, ale nie zmieniać tej całości, to tu najpierw też ustawię marker. Czyli klikam dwa razy, dociągam sobie tą część. Ja teraz tą część tutaj przesunę. Jak shiftem złapię, to jeszcze sobie mogę o to audio tak poprzestawiać. Więc jak macie jakiś sample zadany, to naprawdę można go poprzestawiać na wiele różnych sposobów. Za chwilę to będę jeszcze robił. Czyli teraz zobaczcie, powinno być bardziej rytmicznie. O, bo wtedy było tak trochę, miałem wrażenie, nierówno. Fajnie. Może tak być. Teraz mamy takie, jakby tworzy nam się takie pytanie i odpowiedź między tymi wokalizami. Zobaczcie, że ta wokaliza tutaj gra, potem jest to a deep i potem mamy pusto i potem znowu reszta sobie odpowiada. Okej. Okay. I teraz ja sobie też to wyciągnę na nową ścieżkę audio, czyli to było wok 1, to niech będzie wok 2.